Siemka, teraz Wam pokażę, jak ustawić połączenie serwer radiowym z programu Boot. Nie jest to program typowy do grania, ale bardziej połączenie między konsolką DJ-ską, a między serwerem właśnie radiowym. Tutaj na tym formacie znajdziesz poradniki, między innymi moje, co się znajdują, mniejsze z tym. Też możecie o coś zapytać, a na tych speaku. Dobra. Tu się będzie usierać, żeby się połączy, załóżmy. Mamy tego dobra buta całego. No jest tak, bo czemu mi też przychodzi mikrofon, mam ten sam. On nie bardziej domyślny, bo a chociaż mogę od największą, ale. Chodzi o ustawienia, już tu mam ustawione. Jak chcecie dodać nowy, dodajecie add, czyli po prostu dodaj. Ja sobie zedytuję, bo już mam. Tu wpisujecie co chcecie. Możecie nawet wpisać swoją ksywę, czy nazwę radia, mniejsze z tym. Wybieracie, jeżeli macie sobie shortcast, to wybieracie shortcast, jeżeli i teraz, no to wybieracie drugi, no ale doszło, my mamy ten. Tu wpisujecie adres domeny lub adres IP serwera, załóżmy, ja mam swój prywatny, to mniejszy, to jest nieważne, ale wy możecie mieć na slotexie, to macie S1, załóżmy, czy jest 3.slotex.pl lub IP liczba najlepiej. Tu macie port przyciszony serwera, tu hasło. I załóżmy, jak to wszystko macie zrobione, dodajcie save, czy zapisz. Jeżeli jest wszystko zrobione, to po naciśnięciu play, czy recordingu, powinien się połączyć. No więc to zapytanie, zobaczymy. Niby jest ok, wszystko pokazało mi. W logach nie ma błędu, że no i połączenie jest ustanowione, jak widać. Tu powinno mi się po odświeżeniu pokazać, że ja gram, a nie, że bot, nie? Załóżmy. Odświeżmy sobie szybciej. Jak widać, jest wszystko dobrze. Dodatkowo ten program ma też wiele ciekawych opcji, typu na przykład. Tu można sobie zmieniać też kodeki, kodeki można zmieniać na bilety większe. Ja mogę dodać 320, bo mój serwer obsługuje, nie? Nawet załóżmy, bym chciał to ustawić, tak? Streamy, rozumiem, Equalizer, tu lepiej nie zmieniać, nie tak myślę, o co chodzi. Equalizer wbudowany, chociaż jak ktoś gra z konsoli, to może to nie używać. Teraz kilka też jakichś opcji, chociaż nie wiem, no co, RiffGrind, czyli podgłoszenie, ściszanie, choć tego nigdy nie. Ja nagrywam tak z ciekawości, to on używa ogólnie. CA certyfikat, tu podejrzewam, że SSL, ktoś, no ale się napisze SSL TLS, czyli po prostu szyfrowane połączenie do serwera. Jak obsługuje, to można sobie dodać, ktoś ma certyfikat na kompie, czy ten wygenerowany z czegoś i przeniesione klucze, no to można sobie dodać, po prostu załaduj CLS file. Czyli to, żeby pobierasz ten file, po prostu plik klucza i wrzucasz, nie? Tutaj, załaduje się tutaj szyfry, tak by. No i język, nie ma kod widzę polskiego, no ale są inne, ktoś najlepiej niemiecki może ustawić. Kolory, czyli no, gradient można ustawić, żeby jakiś cieniowany będzie pewnie. Choć nie testowałem tego, nie, jak ktoś ustawia. Donate. No, załóżmy tutaj, co więcej go powiedzieć, no i start agenta, może ustawić sobie, że przesadzi systemu i tak dalej. Dobre jest, ktoś gra z konsoli, to choć bardziej polecam Virtual DJ. No tak jak mówiłem, po prostu film też się pojawi na YouTubie i będzie też kolejny za chwilę. Bo ogólnie dzięki za uwagę, siemka i oczekujcie nowych filmów kolejnych. Być może będą jeszcze dzisiaj. No tu się rozłączymy. Fajny może być efekt nawet zatrzymania. A, moje face of configure, no to musimy zatrzymujemy tym zawsze, o tym drugim stop. Powinno mi zatrzymać, wywalić. O, jak widać, bo pisało 320, bo widać, że i wywalił ładnie. Czyli jak widać, sześciutko ładnie działa serwer. Więc siemaneczko.